Dziś w programie Ubezpieczenie na życie. Dobrze, panie Piotrze, ja zanotowałem sobie pańską datę urodzenia, ma pan 40 lat, jest pan osobą niepalącą. Interesuje pana ubezpieczenie na 200 tysięcy. Pozwoli pan, że sprawdzimy wszystko na komputerze, ile to będzie kosztowało, najtańsze ubezpieczenie, ewentualnie zaoferujemy panu to najlepsze i w ciągu 2 godzin odzwonię do pana i ewentualnie umówimy się na przyszłe spotkanie. Life insurance, czyli ubezpieczenie na życie, jest najważniejszym elementem planowania finansowego w rodzinie, z czego przeważnie nie zdajemy sobie sprawy. Kiedy zastanawiamy się, co jest najważniejsze dla nas w życiu, które z dóbr jest najbardziej wartościowe, przeważnie myślimy o mieszkaniu, o naszych oszczędnościach, o domu, o łodzi. Przedmioty te stanowią dla nas określoną wartość, dlatego ubezpieczenie ich wydaje się nam czymś oczywistym. Zapominamy o rzeczy najważniejszej, o naszych zdolnościach do zarabiania pieniędzy. I w tym momencie przechodzimy do określenia life insurance, czyli ubezpieczenia na życie, do przewrotności tego określenia. W rzeczywistości, powiem, nie ubezpieczamy naszego życia, ale jego ekonomiczną wartość. Prosto mówiąc, potencjalne nasze dochody, nasze zarobki. Piotr ma 40 lat. I aby sprawdzić, która kompania aktualnie ma dla niego najtańszą stawkę, musimy jego dane wpisać na komputer, czyli 40 lat, mężczyzna, niepalący papierosów, suma ubezpieczenia 200 tysięcy i teraz aktualnie komputer nam pokazuje, która kompania ma dla niego najtańsze ubezpieczenie. Obecnie najtańszą kompanią dla niego jest Seaborn Life Insurance Company. Stawka miesięczna $72.86. Tak jak Państwo widzą, w innych kompaniach te stawki są znacznie wyższe. 111 miesięcznie, 95. Stawki są w granicach około 100 paru dolarów, 90 paru. Także dla niego obecnie jest najtańsza ta kompania, która jest to Seaborn Life Insurance Company. Leszek przedstawił Państwu ubezpieczenie, które jest w tej chwili najtańsze na rynku. Jest to ubezpieczenie z firmy Seaborn. Jest to ubezpieczenie typu T100. Nie jest to wszystko, co oferujemy klientowi w trakcie naszej prezentacji. Również przedstawiamy mu według nas najlepsze ubezpieczenie w tej chwili na rynku. W tej chwili takim ubezpieczeniem najlepszym na rynku jest ubezpieczenie z firmy NN Financial. Jest to rodzaj ubezpieczenia Universal Life, a nazywa się ono Challenger. Może w początkowym okresie jest ono troszeczkę droższe od tego najtańszego, jednak w końcowym efekcie jest zdecydowanie najtańsze. Kontynuując przykład Piotra, który ma 40 lat, do emerytury pozostało mu jeszcze około 25 lat. Przy przeciętnych jego zarobkach rzędu 25 tysięcy powinien zarobić jeszcze około 500-600 tysięcy dolarów. Załóżmy, że Piotr wczoraj nie wrócił do domu. Coś mu się stało. Mimo tego, że był bardzo ostrożny, że uważał, nie uszczekł się tego i podchmielony kierowca najechał na niego. Rodzina utraciła nie tylko męża i ojca, czyli nastąpiła strata emocjonalna, ale również utraciła potencjalne zarobki Piotra w wysokości około 600 tysięcy. I teraz te pieniądze, które utraciła rodzina, powinny być zastąpione przez pieniądze, które otrzyma rodzina z ubezpieczenia na życie. Te pieniądze z ubezpieczenia na życie pozwolą rodzinie pokryć koszty pogrzebu, pozwolą wykształcić dzieci, pozwolą zapłacić podatki, pozwolą po prostu utrzymać dotychczasowy standard życia rodziny. Jakiego rodzaju mamy ubezpieczenia? Ogólnie mówiąc, możemy je podzielić na 2 rodzaje. Ubezpieczenia terminowe, czyli okresowe, i ubezpieczenia stałe do końca życia. Postaram się omówić najpierw ubezpieczenia terminowe. Jak sama nazwa wskazuje, zawierane są one na pewien okres czasu. Mogą to być ubezpieczenia jednoroczne, 5-letnie, 10-letnie, 15-20-letnie. Po okresie tym, czyli po jednym roku, po 5-10 latach i tak dalej, odnawiamy je. Z tym, że kampania już nie wymaga od nas dodatkowych badań lekarskich. Jedną z podstawowych cech tego ubezpieczenia jest to, że możemy je
odnowić maksymalnie do 80 roku życia i ewentualnie możemy skorzystać z przywileju tego, że do wieku 65 lat możemy przejść na ubezpieczenie stałe do końca życia. Przykładem takiego ubezpieczenia terminowego może być ubezpieczenie 5-letnie, gdzie postaram się Państwu przedstawić przykład na planszy, jak kształtują się koszty tego ubezpieczenia w zależności od wieku. Mamy przykład naszego Piotra, który jest zainteresowany ubezpieczeniem. W wieku 40 lat na 200 tysięcy ubezpieczenie jego kosztuje $346 rocznie. Co 5 lat, jeżeli chce być ubezpieczony, musi odnowić to ubezpieczenie bez dodatkowych badań lekarskich, ale musi płacić więcej. Czyli po 5 latach już płaci $498, po następnych 5 latach płaci $828 i tak dalej, jak Państwo widzą. Ostatni okres odnowienia jest w wieku 70 lat i koszty tego ubezpieczenia wzrosły już do ponad 5 tysięcy. Maksymalnie może to ubezpieczenie odnowić do 75 roku życia. Ewentualnie, jak chce zamienić na ubezpieczenie do końca życia, może to zrobić najpóźniej do wieku 70 lat. W jaki sposób możemy ubezpieczyć się na życie? Generalnie mówiąc, ubezpieczenia są rozprowadzane w dwóch systemach. W systemie poprzez agentów i systemie brokerskim, czyli niezależnych agentów. Przeważnie agenci oferują Państwu ubezpieczenie z jednej kampanii, z którą mają podpisany kontrakt, w sytuacjach awaryjnych tylko przedstawiają Państwu propozycje z innych kampanii. Natomiast brokerzy, którzy mają podpisane kontrakty z dwoma lub więcej firmami ubezpieczeniowymi, mają znacznie szerszy wachlarz ubezpieczeń. Jeżeli Państwo chcecie się ubezpieczyć dobrze i tanio, żądajcie od brokera czy też agenta ubezpieczeniowego przedstawienia różnych kampanii, różnych ubezpieczeń z różnych kampanii. Przykładem może być nasz Piotr, który w zależności od tego, czy trafi na agenta, czy na brokera, może być w różny sposób obsłużony. Jeżeli trafił na brokera, broker jest mu w stanie przedstawić ubezpieczenie od najtańszego do najdroższego. Przykładem może być Piotr, który szuka ubezpieczenia najtańszego w swoim rodzaju. W przypadku, jeżeli interesuje go ubezpieczenie jednoroczne, najtańsza kampania zażąda od niego na dzisiaj $205 rocznie. W przypadku ubezpieczenia 10-letniego będzie to $365. W przypadku ubezpieczenia w pełni gwarantowanego do końca życia, gdzie składka mu się nie zmieni, będzie to $794 rocznie. Jeżeli przypadkiem Piotr by trafił na agenta z kampanii, która jest akurat w rankingu najdroższa, musiałby zapłacić za to samo ubezpieczenie dokładnie $1408. Jeżeli Państwo szukacie dobrego ubezpieczenia i taniego, możecie zrobić to poprzez ogłoszenia w polskiej prasie lub też w przewodniku. Dlatego warto wykonać kilka telefonów, nim zdecydujecie się Państwo ubezpieczyć. Ubezpieczenia na całe życie można podzielić w zależności od przyjętych kryteriów. I tak mamy rodzaje polis. Możemy podzielić je na typowe ubezpieczenia na całe życie, które dzielą się na partycypujące i niepartycypujące. Możemy wyróżnić następnie uniwersalne na życie i terminowe do 100 lat. Zasadniczą różnicą pomiędzy poszczególnymi rodzajami polis to jest to, że w przypadku ubezpieczeń typowych na całe życie kumulują się jakieś pieniądze w tej polisie, z których do końca nie możemy skorzystać, wypłacić, możemy jedynie pożyczyć. W przypadku uniwersalnych polis na życie również kumulują się jakieś pieniądze, które z kolei możemy wypłacić, a nie tylko pożyczyć. W przypadku ubezpieczeń terminowych do 100 lat nie kumulują się tutaj żadne pieniądze, jest to czyste ubezpieczenie dla rodziny. Innym rodzajem, podziałem ubezpieczeń na całe życie jest podział ze względu na gwarancję kosztów ubezpieczenia. I tak, mamy ubezpieczenie, gdzie koszty są w pełni gwarantowane, niegwarantowane lub stałe. W przypadku kosztów gwarantowanych mamy koszty, które mogą się zmieniać w trakcie trwania polisy, ale tylko o gwarantowaną wielkość, czyli składkę, którą płacimy, może być większa. W przypadku niegwarantowanych ubezpieczeń
Koszty są niegwarantowane, czyli coś sama nazwa mówi, składka, którą płacimy, może wzrastać o wielkość nieograniczoną. W przypadku ubezpieczeń stałych, czy koszty są stałe, są wprowadzane tutaj faktyczne, pełne gwarancje, czyli składka, którą wpłacimy, nigdy się nie zmieni. Innym podziałem może być podział ze względu na okres płacenia składek. I mamy tu przykład ubezpieczeń, które płacimy przez 20 lat, 15 czy 10 lat. Czyli po okresie tych 20 lat, 15 czy 10 nie płacimy już i mamy ubezpieczenie do końca życia. Innym rodzajem może być ubezpieczenie, które spłacimy do 65 roku życia. Po 65 roku już nie płacimy dalej i mamy ubezpieczenie do końca życia. Może być również ubezpieczenie, które płacimy przez całe życie. To typowym przykładem jest ubezpieczenie terminowe do 100 lat lub też w zależności od sytuacji finansowej. Przykładem jest tutaj właśnie uniwersalne ubezpieczenie na życie. Chciałbym Państwu zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, że w przypadku pieniędzy otrzymywanych po śmierci kogoś z naszej rodziny, pieniądze te są wolne od podatku i wierzycieli. Wiele ubezpieczeń na życie możemy nabyć poprzez różnego rodzaju stowarzyszenia zawodowe, na przykład techników, inżynierów, czy też poprzez różnego rodzaju kampanie, które wydają karty kredytowe. Są to przeważnie ubezpieczenia terminowe i wypłacające sumę ubezpieczenia tylko w przypadku śmierci wypadkowej. Dodatkowym minusem tego rodzaju ubezpieczeń jest to, że przeważnie w wieku 65 lat suma, na jaką jesteśmy ubezpieczeni, jest redukowana kilkukrotnie. Podobna sytuacja jest w przypadku ubezpieczeń w pracy, tzw. group insurance. Dodatkowym minusem tego rodzaju ubezpieczenia jest to, że jeżeli z różnych względów rezygnujemy z pracy, przeważnie tracimy również ubezpieczenie na życie. Tego rodzaju ubezpieczenia, które nabywamy, jak wcześniej wspomniałem, poprzez stowarzyszenia czy też pracy, mają jeden wielki minus. Minusem jest to, że zawsze mogą być one skasowane przez kampanię ubezpieczeniową, w przeciwieństwie do tego, do ubezpieczeń indywidualnych, gdzie ubezpieczenie może być tylko skasowane przez właściciela polisy. Chciałbym krótko zatrzymać się nad innego rodzaju ubezpieczeniem, ubezpieczeniem chorobowym, tak zwanym disability insurance. Jest to ubezpieczenie, które wypłaca tygodniowo lub miesięcznie określoną pensję osobie chorej lub która uległa wypadkowi. Najistotniejszą rzeczą tego rodzaju ubezpieczeniach jest nasz dotychczasowy dochód. Jak już wcześniej wspomniałem, jest to ubezpieczenie, które wypłaca nam określony dochód na skutek choroby lub wypadku. Żeby ubezpieczenie to było wypłacone, musimy wcześniej mieć dochód. Często się zdarza, szczególnie w przypadku biznesów, że księgowy rozlicza nasz dochód na zero. I wówczas, bez względu na to, na jaką sumę spodziewamy się otrzymać z tego ubezpieczenia, nie otrzymamy po prostu nic.